Jakby się zmieniła pogoda, mam dla ciebie taką propozycję. Klasyczny płaszcz w takim kamelowym kolorze, beżowym. O, możesz sobie podwinąć całe takie rękawy. Takie 3/4 zrobić. Tak, dokładnie, zrobić takie 3/4. Zawsze jak jest trochę na gości, trochę widać rąk czy nóg, to zawsze sylwetka jest, robi się taka lżejsza. Mamy też pasek w tym płaszczu. Zawiązałabym go z tyłu. No i dzięki temu też widać całą stylizację pod spodem. To jest bardzo fajnie wygląda. Fajne jest też i bardzo klasyczne i eleganckie połączenie tych dwóch kolorów. Nie z każdym kolorem można tak zrobić, ale akurat szarość jest bezpieczna. Tym razem szarą bluzę Ani połączyłam z eleganckim trenchem i wygodnymi shortami. To mam dla ciebie sukienkę, którą teraz sobie zmierzymy. No to jest bardzo ładna sukienka, super w niej wyglądasz, fajnie ci leży, ale coś mi się te buty średnio podobają, powiem ci. No muszę ci przyznać rację, bo nie do końca mi się podobają. Taki wzór chyba dla mnie też nie jest okej. Zobaczymy to z jakimiś mocniejszymi butami, może jakimiś kowbojkami. O, ja bym chętnie zobaczyła. To załóż jeszcze ten drugi. Te mi się bardzo podobają już. Te białe ci się podobają, te jasne. Tak. Wiesz, one ładne są rzeczywiście, ale widzisz, już ci to pokazuję. Zobacz, stań sobie do lustra przodem i zobacz. Te czarne dodają charakteru całej tej stylizacji. Ona jest dużo mocniejsza, bardziej wyrazista. Te jasne kolorystycznie tu pasują, ale skracają ci nogę. Skracają nogę. One się kończą w złym miejscu. One się kończą w najgrubszym miejscu łydki. I dlatego one są niefortunne. Tak, tutaj widać, do sukienki i do gołych nóg. Widzisz to? Od razu widać. I fajnie, że te czarne są też wycięte z przodu i od razu się noga robi dłuższa. Właśnie o tym wycięciu chciałam ci teraz powiedzieć, że to wycięcie ma na celu wyszczuplenie nogi. Super. I to jest, zobacz, bardzo dobry przykład na to, że najpierw ci się spodobały te jasne kowbojki, ale już w stylizacji widzisz, że zdecydowanie lepiej nogi wyglądają w tych czarnych. Nie zawsze jest tak, że to, co nam się podoba, dobrze na nas wygląda. Zdecydowanie czarne. No to super, to mamy to. Mamy to. Kolejne zestawienie to lekka koszulowa sukienka i mocne kowbojki.